Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zabrać was do Ewangelii Jana 16, rozdziału 33, wersetu, w którym Pan Jezus powiedział tak. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Bardzo często myślę, że w różnych okolicznościach naszego życia, doświadczeniach, kłopotach chcielibyśmy, aby nas owinięto taką folią bąbelkową, otulono, ukryto gdzieś w jakimś głębokim schowku, żeby już nic nas nie mogło spotkać, żeby już nic nas nie mogło dotknąć i tak czulibyśmy się bezpiecznie. Ale co to byłoby za życie, gdybyśmy nie mogli doświadczać tego, co. Jest wokół nas zawinięci w taką folię bombelkową i schowani. Tak długo, jak będziemy żyć na tej ziemi, tak długo będziemy doświadczać kłopotów, doświadczeń, e, różnego rodzaju e, sytuacji, które będą dla nas bardzo ciężkie. Ale zobaczcie, że Pan Jezus w tym fragmencie Bożego Słowa mówi o tym, że to jest nieuniknione: że na świecie będziecie doświadczać ucisku. Na świecie będziemy doświadczać ucisku, i dopóki będziemy na tym świecie, będą przychodzić do nas trudne sytuacje i doświadczenia. Bóg Jezus wiedział, że będziemy musieli zmierzyć się z różnego rodzaju doświadczeniami i okolicznościami w naszym życiu. Ale zobaczcie, co mówi Pan Jezus w tym fragmencie: Odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. I druga rzecz, o której mówi Pan Jezus. Miejcie we mnie pokój. Miejcie we mnie pokój. To są dwie dobre wiadomości, dwie obietnice. Bóg, Jezus, zwyciężył już e, świat, a druga rzecz taka, że w Jezusie możemy mieć pokój. Zobaczcie, że bardzo łatwo jest nam użalać się nad sobą. Bardzo łatwo jest nam mówić, o jak jest nam źle, o jak jesteśmy biedni, o jak nas doświadczają różne okoliczności, jak jest nam trudno jak trudno jest nam się podnieść, jak trudno jest nam przejść przez te okoliczności. Ale dopóki nie będziemy wierzyć w to, że Bóg, Jezus Już świat i że w Nim mamy pokój, nie będziemy mogli uchwycić się tych obietnic. Zamiast dziadolić nad sobą, zamiast użalać się nad sobą, zamiast skakiwać do łóżka, yy, przykryć się kołdrą i leżeć w tym łóżku przykrytym kołdrą, zacznijmy wierzyć i nie użalajmy się nad sobą, ale Szukajmy zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Szukajmy zwycięstwa w tym, który już świat zwyciężył. Potrzebujemy wiary, by przejść wszystkie doświadczenia. Potrzebujemy pokoju, by w tych doświadczeniach nie zagubić się, ale szukać mądrości, która pochodzi od Boga. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, żeby Pan Bóg pozwoli.